Siema, tutaj jest Partiatix, a dzisiaj gramy sobie Dariuskiem pod Adera czy Full AD. Zobaczmy jeszcze. Wbiłem na konto tutaj koleżki, patrzę. O kurde, Darius, ja pierwsze i to ze skinem. No dobra, trzeba coś nagrać. Tak myślę, o fuck, co to za lagi na tym komputerze? Co tu się dzieje? Halo? Wbiłem na konto, patrzę ten Darius. Tak myślę, czy to zrobić. Czym być brązu Darius? Chyba już był jakiś kiedyś. Więc raczej zrobię po prostu z tej nowej serii takie luźne gierki i tyle. Zanim wszystko się zacznie, pamiętajcie o zostawieniu suba na kanale. Ostatnio trochę lepiej z tymi subami, ale ponad 50% ludzi, którzy oglądają filmy, nie zostawia suba, więc pamiętaj, zostaw suba, bo to sporo da. I tyle. Dobra, czekajcie. Chyba jest gitara ta muzyka, chociaż nie wiem, może przyciszę troszeczkę. Dobra, powiem Bigi. No i to tyle. I zostaw też ocenę pod filmem, bo to też sporo oczywiście daje. Sporo to daje. I ostatnio trochę lepiej z tymi ocenami, jak zacząłem o tym napieprzać cały czas. Ale chodź tu, gdzie ty? Śpieszyć się gdzieś? Czemu nie zapieprzył to? Nie, dobra, on się już potem wyleczył. On gra pod ciekawy item, co ja zawsze. Weźmy może E, żeby go sobie przyciągnął. To może mu spalę flesza szybko. Co zrobię? Co ty? Co? What? Chyba nie rozumiem, co się dzieje. Luźne gierki Dariusem. Czekajcie, może zrobimy coś takiego, żebym flash do niego skill. Czekajcie, czekajcie. Bo tutaj mam technikę, ja mam w głowie. Ja mam to w głowie, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Elo mort. Co? Czemu się wbił we mnie? Co? Ja pieprzę, w ogóle ta seria strasznie się dobrze przyjmuje. Się bardzo z tego powodu cieszę, bo myślałem, że jak przestanę nazywać filmy i w ogóle robić takie tryhardy, to będziecie mnie mniej oglądać. Oczywiście jednak jest na odwrót. To jest bardzo dobre i bardzo, nie wiem, to nazwać motywujące. Bardziej się chce nagrywać filmy, jeżeli wiecie, że oglądacie nie tylko dla czempiona, którym gram, ale też dlatego, że ja to nagrałem, tak? To jest fajne, fajne, fajne. Fajnie wiedzieć, że tak jest. No i tyle. Czekajcie, kupię item. I mnie wybili z rytmu. Ją pierwszy polecieć? Czy może Black Cleavera? Black Cleavera sobie polecę pierwszego. Ale czemu ja od tego itemu? Ja tak chciałem. To jest lepsze, bo mi da momenty przy biciu na pieprzaniu w ten pusty łeb tego Jaxa, więc Forseeker jakiś tam. Kondi Meister. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki za uczenie konta. Konto super, naprawdę. Dużo skinów. Fajne, fajne bardzo. Także no, pozdrawiam serdecznie, bo naprawdę ciekawie się będzie grało tym Jaxem. Tutaj nie wiem, czy raczej to nazwę jakoś tam będzie. Tak jak ostatnio nazywam filmy jakoś luźno, jakiś tam Jordan czy coś. Ty pajacu. O nie, nie wezmę tego, dobra. Może wezmę to, ale nie jestem pewny też. No ja wezmę. Powinienem wszystkie moby wziąć, jeżeli nie napieprzę. O Boże Święty. Powinienem wszystkie moby wziąć, ale oczywiście nie wziąłem nawet połowy. Typowo jak na mnie bardzo. Co chciałem powiedzieć co do tej serii? W ogóle zrobię playlistę tych filmów, bo wiadomo. Tak jak mówiłem, o Boże, zapomniałem SS-a dać. Jak mówiłem, nie każdy może chce oglądać te moje wypociny tutaj. Może niektórzy wolą sobie powiedzieć tylko full coś tam. Ja wolę, żebyście wszystko oglądali, ale tak jak mówię. Także zrobię jakąś listę. Na luzie to nazwę coś takiego, nie wiem. Tak, jakoś to nazwiemy. Wiecie, co takie luźne gierki są. To są fajne, mi się podoba. Mi się podobają te gry. Podobają mi się, fajnie się je gra i w ogóle. Ten Jax będzie szedł. Aha, ten Jax tam zapieprza. To ja tam idę. Nie pozwolę na takie gnębienie moich tutaj kolegów z drużyny, tak zwanej.
8. Co tam, mordo? O nie, nie, nie. Patyka. Nie, 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 jeden hit! Padnie. Jest! O, ładny double. Dobra, dajcie co, dajcie burkę. Trochę się drę, oczywiście nagrywam bardzo późno w nocy. No bo, tak jak mówię, no, ciężko, warunki nie pozwalają na nagrywanie co dzień, zazwyczaj, także w nocy, ale spoko, spoko. Nie można się wydrzeć aż tak, ale można spokojnie pograć, pogadać. Poza tym tak narzekacie na to, że się drewluj w tych filmach, więc no, macie tutaj cichy Spartiat, czyli ciche dni z YouTube. Obraziłem się na niego. Dobra, pójdźmy na tego topa. Weźmy sobie te moby. W ogóle mam lagi na kamerce. W tym filmie chyba nie ma aż takich lagów jak zazwyczaj, ale to przez to lagi, że kamerka strasznie słabo światło łapie. To jest strasznie idiotyczna rzecz, naprawdę. I trzeba będzie coś... Chociaż wolałbym wcześniej kupić nowego kompa niż ten, ale to i tak plan taki, że nowy komp, taki jakbym chciał, to kosztuje trochę kosztuje. A z YouTube'a to się nie przelewa, no musicie wiedzieć, że się nie przelewa. Ale zawsze coraz lepiej jest, tak? Tym więcej oświetleń, takie tam, mniej bloków i takie tam. Wiecie jak to jest. Jakoś to leci zawsze. Ja tam nie narzekam. Dobrze mi się i tak kręci filmy, ale żeby można z tego jakiś groszek zarobić, to zawsze nawet lepiej. Siema, mordo. Nie wiecie czym grać. O nie. O nie, padłem. O, co to był? O ja pierwsze. Czym wyjść z brązu, Dariusz, sobie tu pasowało. Ja nie wiem czy tej gry i tak nie nazwać. Nie no, nazwę to tam dużo, to jest ostatni film. I tyle. Dobra, dajcie mi taki... Co by tu polecieć teraz? Frozen Maleta. No nie, Frozen Malet. Kurde. Polecę sobie to. Frozen Maleta czy polecić w ogóle w tej grze, nie wiem. Sterraka, bo takie poleciałbym więcej AD niż tego, niż HP i innych. Lord Sejd, Lord Snow. 2-1 ten typek armor 20, miałem tylko 40 farmy, no to też nie ma dużo. Jak tam Shaków sobie radzisz, pamiętacie Shako? To z tego filmu jak mnie one-shotował? No to nie jest Shako, to nie jest. Wow, na tak się farmi Dariusem. Symulator farmi Dariusem. Klikacie Q i idziecie do bazy, bo macie już tyle hajsu. Teraz tak, polecacie mi na drugi level emaksować, bo daje mi Armor Pena i ja tak zrobię. I ja tak zrobię. Posłucham was, swoich widzów. Zobaczcie, jak wam bezgranicznie ufam w takich sprawach. O, nie trafiłem. Nie uderzyłem go. Rekas. No to jest strasznie, strasznie przyjemnie się gra Dariusem na low elo. To jest oczywiście brąz, konto fajne, ale w brązie no to nic. Ale co z tego, no nie trzeba być, nie trzeba mieć dużej dywizji, żeby cieszyć się grą. Tak, dla mnie to jest okej. Dywizja to tam wiecie, to dla jakichś tam tryharderów, takich co... Wiecie, to żeby... Bo jak człowiek, wiecie no, żeby podnieść swoją wartość, tak, w swoich oczach, to sobie wbija jakąś tam ligę, ale to naprawdę bez sensu, to jak kupowanie dużych samochodów, wiecie co to znaczy. Dlatego ja nie gram, a nie, czekajcie, ja mam diament. O Boże, żarty, ostatnio coś piszecie trochę lepsze te żarty, ale one są, nie wiem czy one już nie były w większości o tych żydach w ogóle.
dużo tych w sumie filmów z żartami było i ciężko wam napisać coś, czego nie było w sumie i to jest mały problem. No, ale problemy są wiadomo, bo są, żeby je rozwiązywać. Dlatego większa kreatywność, więcej jakichś żartów fajnych, fajnych. No i będą jakieś, tylko że naprawdę no, dajcie jakieś, cholera, takie konkretne. Dobra, dajcie budka trójkę. Teraz, zamiast żartu, dajcie budka trójkę. Tutaj tego diamanta sobie położymy. Pójdę sobie na tego bota. Mam 395 momentów, to mało w sumie. Może to sobie chyba teraz kupię. No, ten sobie wybiera. To jest całkiem ciekawe. Jak będzie to sobie pasował. To jest czas na pętę. Jezus Maria, to jest pęta. Jeden. A Boże, pęta. Fajna pęta. Fajna ta pęta. Ja pieprzę. Jezus, szansa. Szansa na pętę. Wypieprzyć takie gówne jak ja. Jezu, zmarnowałem szansę na pętę. Kumacie to? Jezu. Trochę mi teraz żal ogólnie życia. Nie chcę się żyć tak naprawdę. Chyba skoczę chyba z jakiegoś... Dobra, nie. Bez żartów tutaj. Takich chamskich. Dystans, tak. Ja lubię sobie żartować ze wszystkiego. Także wiecie. Kto zrozumiał żart, to jest, wiecie, w tej lepszej grupie. W sensie w tej grupie gorszej, w sumie tej bardziej toksycznej, która śledzi dramy na polskim YouTubie, to jest... dramy, to jest coś, czego nie lubię. Także nie, ale lubię sobie żartować ze wszystkiego, będzie. Także tego, no. Żart to żart, wiecie o co chodzi. Ja tu wam nie będę tłumaczył, to wiecie, to studia powinny takie być dla niektórych ludzi, że żart to żart. Są studia, jakieś idiotyczne kierunki są, więc mogłyby być też takie. Tym szakopadnie chyba. Gości nie łamany. Typie. Chcemy ulecieć, a hybrę. Dajcie ją dalej. Dajcie dalej to hybrę. Zróbmy sobie reda. Szako nie wiem gdzie idzie. O, co to? Okay. To pięknie. Chciałbym ci ten szak upadnie. 1-5. O, mam 10-1. Spoko. Spoko. Idę pod taki build, że w sumie raczej będzie można kierować w miarę, mam nadzieję. Tego Jacksa to ja powinienem zabić, zanim on w ogóle zorientuje się, że ten. Że ma kolorowy ekran, więc wiecie. To mi się wydaje. Nie chciało mi się na nim multi używać, bo jeszcze może ktoś przyjdzie. Chociaż miałbym ten. Na 16 levelu chyba już ulti nie ma cooldownu, jak zabijemy, więc. I nie kosztuje chyba nic. Chyba, że Darius został nerfy, ale raczej nie dostał aż taki. Po cośmy to podwyższali, no w sumie ludzi. Więc raczej ma to samo co wcześniej, więc to jest spoko, to jest spoko. W ogóle wyświetlenia, co do wyświetleń. W tym miesiącu możliwe, że będzie rekord. Jeżeli będzie rekord wyświetleń, to stawię ile tam zrobiliśmy wyświetleń i minut na fanpage'a. Właśnie, fanpage. Wbijać na fanpage na Facebooku, bo jest mniej lajków niż ludzi w grupie na Facebooku tej rakowej, w której jesteście. Także zapraszam do tego, na fanpage'a. Często wrzucamy fajne rzeczy. Siema, mordeczko. Pójdźmy na topa, bo już mnie typek ten wkurzył. Tylko tą kapkę. Znisz tego pinka. Pink tam jest, gość. Myślałem, że ten pink jest 5. level.
piąty level. O Boże, to jest taka rzeźnia. Wziąłbym to, chłopy. Mogę to wziąć? Ej, chłopcze. Serio się zrespiłeś, typie? Jo! Mój faranco. Czy mnie? O ty gównie, czy ty? O ty ty. Siema mor. Co ty? Co ty robisz? Co ty chamie robisz? Bo cię odholuj. Ja pieprzę. Na serio ty podchodzę, to już takie szmaciarstwo, to wiecie. W genach siedzi na pewno, ale gdzie na nim siedzi? Ten Veigar użył na nim multi. Veigar go i tak zabił? Fajny ten gracz, ten Żakot. To nie jest ten Żakot z poprzedniej gry, gdzie one-shotował mnie, klikając po prostu Q i tyle. I po prostu mnie uderzając, magicka takie. Chore. Chyba warda mieli. O ja pieprzę. Przepsuli mnie. Chciałem to tak fajnie wypieprzyć tripla jakiegoś, ale tak dostałem w mordę, że aż muszę mało Malmortiusa polecić, bo mają dużo magicznych obrażeń. Mało Malmortius będzie tutaj ciekawą opcją. Chyba najlepszą w sumie. No, oni mają full appetit tak naprawdę. Wszyscy mają wrażenie magiczne, więc polecimy mało Malmortiusa i będzie chyba, powinno być już dużo lepiej. Bo to tarczka i MRS. W sumie powinienem zamiast trójki polecieć sobie... jak one się nazywają? Tak rzadko gram w Merce. Tak rzadko gram w tego Lola, że ja pieprzę. Prawdę. Podobno w przyszłym tygodniu weekend. Urf jest, więc prawdopodobnie coś nagramy i fajnie by było, jakbym nagrał coś z wami, jakieś customy. Bo to są podobno te losowe, te rzeczy. Tylko, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie, no bo ciężko mi nagrywać, wybieram różne bardzo godziny do nagrywania. To wszystko utrudnia ogólnie życie youtubera, nie? Bo jestem youtuberem. Wiecie, taki zawód w przyszłości. Okej. Ciężko. Ciężko, Darius, ciężko postać. Słyszeliście, że Darius jest ciężko postać? Ten elf na LCS-ach, tym nie grają nawet, bo jest taki trudny. To tak ciężko go ogarnąć, to nie o to chodzi, że on jest tam słaby w teamfightach, później jest w ogóle gównianą postacią, tylko to chodzi o to, że on jest po prostu ciężki do ogarnięcia. Taki faker na przykład, on nie wie jak się Dariusem gra, on wie jak się gra asasynami, on nie wie jak się gra Dariusem. To wszystko dlatego. Co? Jezu. Dobra, może wezmę tego topa kawałek. No, sobie biega po tej mapie, zabijam wszystko, co się rusza i... ten, jest fajny, tylko... O kurde! Czego mnie bijesz, turet? Czy ja mogę W w tureta? Mogę. Nie wiedziałem. Pamiętajcie, W w tureta może. To jest przydatna informacja. Już tu nikt nie będzie szedł, po co tu kiepie stoisz? Ja pieprzę. Gdzie oni tych kiepów robią? Barona zróbmy fizy. Gdzie zrobimy dziś Barona? Pieśni ludowe. Ale dojadę tylko tej gamy. Ale chociaż se nastakował AP uderzając mnie z Q przed śmiercią, tak? Tak! Czy nie? Czy nie? Już się pogubiłem w tym wszystkim, naprawdę. Myślałem, że ona tu skoczy. Wpadłem z ulta czy z czegoś.
Ale żeś mnie uderzył, gościu. Siema. Użyłem na niej Ignite'a, myślałem, że spieprzy. Ale ostatecznie wyszło na jaw. Tylko słabizna, tak zwana. Chciałem tylko to zrobić. Elo, już idę z tą piłką, tak? Spokojnie, proszę nie dzwonić po policję. Nie będę już grał na tym usiedlu. Spokojnie, no nie denerwujcie się. Weźmy sobie breaka. Będą wszyscy szczęśliwi. Dobrze, jogę. Chłopie, powiem ci, że się ogra. O, ona padnie raczej. Znaczy możliwe, że... No, powinna paść. Nie mam już ulta, więc nie mam coś tam wpieprzać. Co to był gość? Jezu, co to był za flash? Yeah. Myślałem, że ona będzie lecieć bardziej. Ops. Uuu, cię umarłem! Ha! Śmieszne. Nie mogę umrzeć w tak słaby sposób. Kwadra nam idzie, ucieka, bo nie mam many. Dlatego przydałby się item, który jest na many? Dobry. Tylko, że... Nie wiem, czy on jest ogólnie dobry item, ale raczej nie. Poleciałbym sobie coś na many. To bym sobie poleciał? Nie. Cholera, Dymyg i Magic Resist. Są takie itemy poza tym. O, fajny item. Fajny i nam Emresa. Na wszystko, co potrzebuję w aktualnej sytuacji swojej politycznej, geopolitycznej, w której się znajduję, tak? Q, Jax, Q! Ha, zrobił mu Dunk Master, tak? Ja nie wiem, zrobił wsad, nie wiecie, co to jest ten Dunk, nie? Jestem Michaelem Jordanem polskiej sceny LOL. Biały Michael Jordan, tak się powinien nazwać. Siema, o Boże. Nie, bruda się! O Boże, ja tu miałem chyba kwadrę, nie wiem. Coś takiego, nie? Co najmniej. Tylko, że użyłem multi jak szmata, więc... To też... Nie wiem, psuje moją sytuację trochę. Następny fajans. On padnie. Boże, gościu, nie być moich fragów. KS szmato. Szmato. O, znacie chyba, że to mówię. Chyba takie koszulki zrobię, nie? Szmato. Tylko, że nie wiem, czy ktoś chciałby nosić koszulki, na których jest napisane szmato. Chyba nie. Trzeba to zmienić. Co się kapsa? Gunwo. Szmato. Szymy, a ty o. Postę zamienimy i co będzie? Szymy, a od szmałt? Piszcie w komentarzach, czy chcecie koszulki szmałt. Abstra. Chwyty marketingowe. Spuszczajmy tego Tureta. Tak się puszuje Turety nafidowanym Dariuskiem. Bum. Tyle. Ile się ciepło pętę nam da. Myślę, że raczej tej pęty nie będzie, ale trudno. Trzeba walczyć o swoje, tak? Trzeba walczyć o swoje prawa. O prawa wszystkich koszykarzy, które są zagrożone w dzisiejszym świecie. Poprawności politycznych i innych takich. Wiecie o czym mówię. Mam tripla? Jezu. Ha, pęta mi uciekła! To nic, nic się nie stało. Ja się nie denerwuję w takich sytuacjach. Ludzie różne rzeczy robią w stresujących sytuacjach. Wiecie, co ja robię? Nie wiem w sumie. Jak
się stresowałem przed maturą, to pamiętam, że nagrywałem filmiki na YouTube'a, które możecie zobaczyć. Są na początku kanału, czyli YouTube odstresowuje, rozumiecie? Tyle ludzi, większość ludzi, którzy są na YouTubie, mają filmik, chociaż jeden. Jak wyszedłem z depresji? Jak walczyłem z depresją? Moja depresja, coś tam. Czy YouTube serio poprawia nastrój? Nie wiem. YouTubowanie jest chyba złe. Więc no, tyle co chciałem powiedzieć. Dajcie mi ten, trochę się rozgaduję dzisiaj, ale trochę dobrze. Lepszy content, tak to, jak to mówią twórcy na YouTubie. Dajcie ten item lepiej, tylko zaczynam trochę pieprzyć. Ja nie wiem, czy to jest aż tak zdrowe dla ucha waszego. Dlatego ten, mam jedno ucho odkryte, bo tą muzykę dosyć... Ona jest głośno u mnie, a u was cicho i to jest słabe. Mam nadzieję, że w ogóle, że... Boże, tak się nagadałem w tym filmie i że będziemy słychać bardziej niż tą muzykę brudną, która jest w tle. Więc wiecie, ja mam nadzieję, nie? Żeby nie było. Dajcie znać w komentarzach też, na wszelki wypadek, jak słychać mój piękny głos. Nie. Jeden. Bruda się ty. Więc się działo nam. Skupiłem się tak na grze i ten. A tak naprawdę nie wiem, co się stało. Wiem. Jak ja to ulti użyłem, że ono nie wlazło, to nie jestem pewny, co ja zrobiłem tym ultem, bo chyba nic. I to jest problem. W ogóle cieszę się, że podobają się wam materiał niemontowany. Fajnie, że wstawiłem film ostatnio, ponad godzinę trwał i niektórzy obejrzeli cały. I wiecie, jak to jest, ten. Jak na przykład... Nie, dobra, to byłby głupi przykład, który miałem w głowie, bo był nieprawdziwy. Więc nie będę dawał przykładu. To jest dobra rzecz, jeżeli wstawiasz film, który trwa ponad godzinę, a znajdują się ludzie, którzy całe oglądają, wybrać. To jest naprawdę świetna rzecz. Nie wiem, co ty robisz, gościu, ale to nie jest świetna rzecz. Boże, czy ja miałem ten item wcześniej? Nie, Boże, czego miałem? Nie padłeś, ty gównie! Padli była. Jest! On jest chyba najsilniejszy. No, ma 999. To jest gościu kozak, nie? Konkret. Gościu 999 zabija mnie. 25 fragów. Tak to jest, jak się gra Dariusem, to tak gówniane buildy jak ten. Polećmy sobie Trinity Force'a zamiast mojego gównianego buta. Będzie spoko. Lord Seid. I Forseeker, czyli nie wiem, co to jest. Forseeker. Dragona zrobiliśmy, tak? Nie, oni zrobili Cloud. Uuu, brudasy. Niedobrze, nie podoba mi się taka sytuacja. Nie podoba mi się, kiedy przeciwnik zabiera ci Drake'a, który był dla ciebie przygotowany, który był dla ciebie zawiązany na kokardkę, który tylko czekał, aż go zrobić. No to jest tak chamskie, nie. To jest naprawdę obrzydliwe, jeżeli przeciwnik tak robi. No i naprawdę powinni się przeciwnicy wstydzić twojego zachowania. Szako, you and me. Raczej to zrobimy, tak mi się wydaje. Czy on padł? Czy on jest tępy? Nie wiem. Boże, czy ja mam trójkę i nie używam? Tak się pięknie zalicza double.
Wszyscy mają flesza dzisiaj. Jezus, następna, która miała flesza jakiegoś innego gówna. Uff! Nie da się wytrzymać czasem z tymi ludźmi. Skusia teraz powinienem lecieć nawet na moba. I tak jest. Widzicie, jaki dobry item sobie kupiłem? Pamiętajcie, to leczy ze speli. W sensie takich, które nie leczą normalnie. To leczy właśnie. To, żem się nagrał. Wziąłem turetę i się wypieprzyłem na mordę. Typowy brud z brązu. Nie wiedziałam oczywiście grać z brązu, bo wiem, że większość moich widzów jest taka. No ale wiecie, jak to jest. No, można się śmiać z tego. No, jeżeli możecie śmiać się z Murzynów, z Żydów, z Polaków, to możecie śmiać się też z brązu. I tyle. Chociaż nikt nie mówi. Ten, że jest wkurzona na to, że wyzywam brązy, no ale tam zawsze tak się zdarza się. Oli, patrz, jaki wiosna chatę, nie? Dżegedowski, to jest co? Dobry sam działa. Ogólnie jestem takim śmieszkiem turbo. Wziąłbym z tego mida w sumie i skończył grę, bo to jest chyba najlepsza opcja w życiu obecnie. Barona ma jeszcze Fizz, który jest w dupie, w bazie. Poszli AFK B2, to nie wyszli z gry. Co się stało? Czemu on w ogóle ma takie momenty? Zapieprza jak pieprzony, to jest nie fair. Zawsze jest fire. No Boże, Enid szmata. Ruda szmata. Aha. Co? Jak teraz nie złapałem? Jak ja nie złapałem, powiedzcie? Siema. Nie, Dunkmaster nie wyszedł. Biedny Dunkmaster. Ops. O, ładnie się uleczyłem. Mógłbym się jeszcze uleczyć trochę tutaj. Ale nie mogę już, okej. Okay. Bywa. A już miałem takiego ładnego lifesteala z tego mojego mało Malmortiusa i to zmarnowałem. Biedaczka. Za 100 setki się tam leczę zawsze. Z tego Q mojego biednego, poczciwego. 35 minut gra, ale już z końcówka. W sumie chciałbym tak mniej więcej w takiej długości wrzucać giera, bo tam 40 to baksa. To co się pieprze ostatnio na kanale. Po 100 minut. Jezu, jakbym miał 100 minut gra, to ja tylko po prostu nie wstawię, no to jest chyba zbyt dużo. Jednak. Nie wiem, bijecie się czy nie? Bijeta się czy nie, chłopy? Jak on zapieprza? 440 moment, tak macie to? Nie, ja tego nie ogarniam. Nie wiem, jak to możliwe, że on ma 440 momenta, będę z wejgarni. Co jest? Coś się popsuło i nie było mnie słychać.
Aha, no. Ale tak mam 40% cooldownu. Się nie przejmuję, że nie trafię z kill. Co ty ceki? Kliknąłem trójkę i tak nic gówno dało. Darius, 31 fragów. Jezus Maria. 31 fragów Darius i gówno. Darius morderca. Michael Jordan, morderca polskiej sceny kosza. O, dobra nazwa na film. 31 ofiar. Michael Jordan poszukiwany. Jackster siebie pieprzył na mopkach, fajnie. Guys, I'll mean end. And end. Co ja tu piszę? End. Ad end. Ad end, ok. 500 AD. 530 nawet. Z tym mam AD 750. 30. Wow. On ma 3 itemy. On ma 3 itemy. Nie ogarnia. Czasem są rzeczy, których nie da się ogarnąć. Tak jak zupki chińskie, tak jak ta gra. Tak jak różne rzeczy. Aha, dlatego oni nas tak gnęło ostatnio, bo oni te. W sensie, bo my mamy ten, czwórkę graczy. Jak to szybko zrobiliśmy? No, to było bardzo szybkie, Boże. 570 AD. W 5 mastakach, no mi jeszcze więcej. To jest miło. Upadnie na tę wodę. Nie. Nie. Fajnie. Quadre! Mamy quadre chociaż! Michael Jordan, poszukiwany murzyn za poczwórne zabijstwo trzeciego stopnia. Dobra, to tyle. Jak się podobało, zostawcie ocenę pod filmem. Wbijajcie na fanpage, zostawcie suba. I na razie.